Naszym gościem jest Krzysztof Mizera, dietetyk Łódzkiego Klubu Sportowego. Krzysztof, za tobą pierwsze tygodnie pracy przy Alei Unii. Jak podsumujesz ten okres? Witam was serdecznie. Bardzo fajnie, dużo pracy za nami, dużo pracy przed nami. Pamiętam, moje pierwsze spotkanie z zawodnikami miało miejsce w połowie stycznia, przed wyjazdem na obóz do Turcji. I od tamtej pory w zasadzie codziennie intensywnie ciężko pracujemy. Ja dużo pracy wykonuję również w domu. Albo przede wszystkim w domu, gdzie bilansuję jadłospisy zawodnikom, ich menu treningowe, okołotreningowe, meczowe. Interpretuję również ich chociażby wyniki morfologii, badań krwi. Bilansuję suplementację, zawsze jest robione indywidualnie, wedle potrzeb danego zawodnika, także pracy jest dużo i sporo przed nami. Co już udało się zmienić, co udało się wprowadzić nowego, jak ten bilans otwarcia, tak to nazwijmy, wyglądał? No przede wszystkim najważniejsza jest świadomość, budowanie tej świadomości u zawodników. W klubie są zawodnicy z doświadczeniem, ale jest też dużo młodych zawodników, natomiast zarówno jedni, jak i drudzy w moim odczuciu i też z mojego wieloletniego doświadczenia to wynika, że ciągle potrzebują edukacji, ponieważ edukacji takiej żywieniowej, fizjologicznej w Polsce brakuje. Ja za każdym razem staram się zrobić pogadankę, wykład dla piłkarzy, jesteśmy ciągle jakby w kontakcie takim stałym, na WhatsAppie chociażby, czy na innych mediach dostępnych przez telefon, więc codziennie wymieniamy informacje. Natomiast przede wszystkim budowanie świadomości. Ważne jest to, żeby zawodnicy wiedzieli, dlaczego to żywienie jest ważne. No tutaj dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze jest to paliwo i energia dla organizmu. Natomiast druga bardzo ważna kwestia w sporcie wyczynowym to jest kwestia regeneracji. Oczywiście bardzo ważne są masaże, jakieś krokomory, sauny i tak dalej. To wszystko jest potrzebne, natomiast mięsień nie będzie się właściwie regenerował, jeżeli nie dostarczymy mu odpowiednich składników cegiełek do budowy. I moim celem jest to, żeby uświadomić zawodnikom, żeby tego jedzenia nie lekceważyć, bo to jest trochę tak samochodem, to jest tak, byśmy mieli Ferrari, abyśmy wlewali gaz LPG. Oczywiście pojedziemy tym samochodem, natomiast jakość jazdy będzie na przykład na 70%, a nie na 100%. I dokładnie tak samo jest z naszym organizmem. Jeżeli my się odżywiamy prawidłowo, nie tylko w kontekście kalorii, ale też ilości, jakości składników, pory przyjmowania tych składników, to wtedy jesteśmy w stanie wycisnąć z naszego organizmu 100%, a nie tylko 70%. Diabeł tkwi w szczegółach. Na jakie zatem detale najczęściej zwracasz uwagę rycerzom wiosny? To jest bardzo kwestia indywidualna, ponieważ są zawodnicy, którzy już powiedzmy mają pewną wiedzę żywieniową, inni jej nie mają, więc staram się z każdym indywidualnie porozmawiać, zapytać, jakie mają potrzeby. Oni wypełniają też ankiety. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w stałym, codziennym kontakcie, więc jeżeli dany zawodnik ma jakiś problem, to do mnie pisze bądź dzwoni i wtedy jakby ustalamy to, co jest potrzebne. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że kluczowe jest żywienie okołotreningowe, ponieważ ilość treningów jest różna w ciągu tygodnia. Czasem są dwa treningi, czasami jest jeden i różna jest intensywność tych treningów oraz miejsce, bo czasami jest siłownia, czasami boisko, więc tak naprawdę to żywienie jest bardzo zindywidualizowane i bardzo zróżnicowane, ponieważ każdego dnia tak naprawdę zawodnicy potrzebują inną ilość kalorii, ale nie tylko kalorii, bo też właśnie ważna jest ta jakość, tak powiedziałeś, o te szczegóły zapytałeś. Więc ważna jest też ilość chociażby węglowodanów, białek, tłuszczy, bo każdy z tych substratów pełni inną rolę w organizmie i to tak naprawdę jest kluczowe, żeby odpowiednio to zestawić. Ponadto, wiadomo jak to z zawodnikami, jeden musi troszeczkę nabrać na przykład masy mięśniowej, inny musi troszeczkę zrzucić, wiadomo jak to jest, więc tutaj też jest to indywidualnie ustalane i staram się kłaść nacisk na to, żeby każdy zawodnik był w jak najlepszej formie, nie tylko fizycznej, ale również psychicznej, tej mentalnej, bo to jest również bardzo ważne. Pamiętajmy, że piłkarzom towarzyszy często stres, presja, często jest tak, że ten stres paraliżuje zawodnika, więc też odpowiednie żywienie ma wpływ na to, jak od tej strony mentalnej zawodnik będzie przygotowany do meczu. O co ciebie najczęściej sami z siebie pytają zawodnicy UKS-u? Pytania są bardzo różne. Najczęściej są pytania o to, co jeść po treningu, co jeść przed meczem, co jeść po meczu. I tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ no wiadomo, czasami mecz jest rozgrywany o godzinie powiedzmy 12, 13, czasami 15, czasami 18, czasami 20, więc to, jak to żywienie będzie się kształtowało w ciągu dnia, zależy chociażby właśnie od tego,
o której godzinie będzie mecz rozgrywany, bo jeżeli na przykład mecz rozgrywany jest o godzinie 12, no to w zasadzie jedynym głównym posiłkiem będzie w tym przypadku śniadanie, które musi być bardzo precyzyjnie zbilansowane. Jeżeli mecz jest wieczorem, no to już tych posiłków w ciągu dnia mamy kilka, więc to się zupełnie inaczej układa. O co jeszcze pytają zawodnicy? Pytają chociażby o suplementację. Każdy ma troszeczkę inne potrzeby. Jeden potrzebuje troszeczkę nabrać mocy, szybkości, siły, inny ma, powiedzmy, problem z regeneracją, więc tutaj też te suplementy są odpowiednio dobierane i dopasowywane do zawodników. Natomiast zawsze też pamiętajmy o tym, że suplementacja jest dodatkiem do diety. Najpierw jest dieta, potem suplementacja, a nie odwrotnie. Więc jeżeli zawodnik ma tę dietę w miarę zbilansowaną i oczywiście jej przestrzega i pilnuje, no to suplementacja jest tylko tym dodatkowym puzzlem do tej całej układanki. To na koniec jeszcze opowiedz krótko, jak w ogóle trafiłeś do UKS-u i jak twoja ta dotychczasowa praca w roli dietetyka przebiegała? No ja zajmuję się żywieniem, już w zasadzie żywieniem sportowców od 15 lat. Jestem doktorem z zakresu fizjologii i sportu. Wykładam na kilku uczelniach wyższych, między innymi na warszawskim AWF-ie, więc ta moja styczność ze sportem, z żywieniem jest od wielu, wielu lat. Jestem również autorem kilku książek, bestsellerów, między innymi Dietetyka sportowa, która została kupiona przez Amerykanów i wydana na 4 kontynentach obecnie pod tytułem Sports Nutrition, więc jakby moje doświadczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe jest naprawdę duże. Natomiast do UKS-u trafiłem trochę przez przypadek. Pan Janusz Dziedzic zaprosił mnie na rozmowę. To jeszcze było chyba w okresie wakacji. Spotkaliśmy się, było bardzo fajnie. Wymieniliśmy opinie. Różne jakby kwestie dotyczące naszego poglądu na piłkę nożną, na żywienie. I pod koniec roku poprzedniego, czyli w grudniu, pan Janusz się ze mną skontaktował, zapytał, czy chciałbym tutaj podjąć współpracę z łódzkim klubem sportowym. Ja oczywiście wyraziłem na to zgodę, no i tak wylądowałem w Łodzi.